Cześć, tutaj Michał, tutaj Wiewiór, a to jest wasz ostatni 54 odcinek Hex News przed świętami. Cześć, tutaj Michał, tutaj Wiewiór, a to jest wasz 54 odcinek Hex News, ostatni przed świętami, ostatni przed nowym rokiem. Myślałem, że w związku z okresem świątecznym to tych wiadomości planszówkowych będzie dzisiaj nieco mniej, ale okazało się, że nie dość, że nie ma ich dużo mniej, to są one stosunkowo znaczące i dosyć ważne. Mianowicie zaczynamy standardowo od Fantasy Flight Games. Okazuje się, że począwszy od 1 stycznia 2016 roku Asmodee Editions, Days of Wonder oraz Fantasy Flight Games będą scalone w jeden twór, który będzie się nazywał Asmodee North America. Jest to dla mnie o tyle zaskakujące, że wygląda na to, że Asmodee pozbywa się tak znanej marki jak Fantasy Flight Games. Także zobaczymy, co z tego wyniknie. Od przyszłego roku będziemy mieli Asmodee North America. Kolejna rzecz to jest coś, na co trochę czekałem. Nie powiem, bo akurat tą grę stosunkowo lubię. Całkiem niedawno zastanawiałem się, kiedy wreszcie do gry Warhammer 40 000 Podbój, po angielsku Conquest, pojawi się frakcja Necronów. No i postanowiłem pogooglać, czy są jakieś wiadomości w tym temacie. I okazuje się, że 15 grudnia Fantasy Flight Games ogłosiło, że pojawią się Necroni w pierwszym kwartale 2016 roku. Będzie to duży box, podobnie jak z tyranidami. No i będzie on się nazywał Legends of Death. Do tego Fantasy Flight Games ogłasza szósty, ostatni datapack, czyli dodatek z cyklu Mumbat do gry Android Netrunner pod tytułem Fear the Masses. No i na koniec ogłaszają jeszcze, że będą nowe książeczki osadzone w uniwersum Android Netrunner, które pojawią się w późnym pierwszym kwartale 2016 roku, więc jeśli lubicie karciankę, jeśli lubicie gry planszowe właśnie z tego uniwersum, no to będziecie mogli sobie jeszcze kupić książki i poczytać, co się tam w tym uniwersum dzieje. Gale Force 9 ogłasza nową grę z uniwersum Dungeons & Dragons Forgotten Realms. Będzie się ona nazywać Tyrants of the Underdark. Jest zapowiedziana ta gra na wiosnę 2016 roku. Została ona stworzona przez duet, który zrobił Lords of Waterdeep, czyli Peter Lee oraz Rodney Thompson. No i nie ma być to gra taka standardowa, jaką chociażby znamy z przygód Drista, lecz ma być to raczej walka, czyli taki chyba bardziej 4X, czyli rozbudowujemy się, zatrudniamy jednostki i walczymy o wpływy, o tereny. Ma być ona przeznaczona od 2 do 4 graczy, no i ma zajmować coś nieco ponad godzinę czasu. Zef Schlesinger, albo Schlesinger, nie wiem dokładnie jak czytać to nazwisko, jest ono napisane poniżej, ogłasza, że odchodzi z Z-Man Games. Dla przypomnienia, jest to facet, który to wydawnictwo założył. No i teraz właśnie Zef ogłasza, że z 15 stycznia 2016 roku rezygnuje ze swojego udziału w tym wydawnictwie, ale ogłasza również, że mimo tego, iż jest to koniec jego bardzo dużej, pięknej przygody, no to nie rezygnuje z działalności w świecie gier planszowych. Jeśli ktoś jest zainteresowany, no to niech sprawdza internet, bo się tam będzie ogłaszał z nowymi projektami. A teraz przechodzimy do Polski. Co się działo w Polsce przez ostatni tydzień? Galacta ma stosunkowo duże ogłoszenie, mianowicie wydają polską wersję gry Star Wars Rebellion, czyli Star Wars Rebellia. Pojawi się w bliżej nieokreślonym 2016 roku. Dla przypomnienia, jest to taka duża gra, gdzie będziemy mogli rozegrać te największe bitwy, jakie działy się w uniwersum Gwiezdnych Wojen. Do tego ogłaszają kolejny dodatek do gry Warhammer 40 000 Podbój pod tytułem Gniew Krzyżowców. Pojawi się on w sklepach również w bliżej nieokreślonym 2016 roku. No i jeszcze cała ósma fala dodatków do gry X-Wing Miniatures Game oraz premiera dodatków z nowego filmu, czyli T-70 X-Wing oraz myśliwiec TIE Fighter First Order, planowane są na pierwszy kwartał 2016 roku. No i parę wiadomości od Rebella. Przede wszystkim planują oni wydać grę o Thor,
czyli polską wersję Game of Trains, taka mała karcianka, którą możecie już tutaj znaleźć w Heksie, którą przywieźliśmy dla Was z Essen. Jest ona zrobiona przez naszych sąsiadów z północy, zapowiedziana na luty 2016, do tego Kaleidos, zapowiedziany na maj 2016 oraz Imago, również maj 2016. Jest to gra, która ma być również rozwinięciem kalamburów. Jest to być może kontynuacja konceptu. Polega to na tym, że mamy półprzeźroczyste karty z różnymi symbolami i teraz te półprzeźroczyste karty musimy tak na sobie układać, żeby ktoś mógł wywnioskować, o jakie konkretne skojarzenie chodzi. To tyle na ten tydzień. Dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia być może w przyszłym tygodniu. Zobaczymy jeszcze, chociaż najpewniej już przed świętami nie będzie nakręcone nic nowego. W związku z tym życzę Wam w imieniu całego Heksa wesołych świąt, wszystkiego dobrego w nowym roku, mile spędzonego właśnie Sylwestra. No i co? Widzimy się pewnie w nowym roku. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.